Bo na Białorusi dzieją się rzeczy niezwykłe i warto, aby polska opinia publiczna była na ten temat dobrze poinformowana. Po pierwsze chcę powiedzieć, budzi się obywatelska Białoruś. To, z czym mamy dzisiaj do czynienia u naszego wschodniego sąsiada, nie ma precedensu w historii niepodległej Białorusi. Dziesiątki tysięcy ludzi na wiecach wyborczych. Powszechna obywatelska aktywność. Zwykli ludzie wychodzą na ulicę, aby powiedzieć, mamy dość rządów Aleksandra Łukaszenki, chcemy zmiany. Takiego natężenia społecznych emocji, takiego przebudzenia poczucia obywatelskiego nie widzieliśmy jeszcze nigdy w historii wolnej Białorusi. Warto to docenić, warto to zauważyć. Na naszych oczach tworzy się nowa Białoruś. I jako sąsiedzi tego państwa, sąsiedzi tego kraju, musimy w tym procesie ich wspierać, musimy im dopomagać. Po drugie, trzeba powiedzieć również jasno, nie tylko budzi się obywatelska Białoruś, ale wobec obywatelskiej Białorusi uruchomione zostały ogromne pokłady represji i prześladowań. Białoruskie obywatelskie społeczeństwo jest dzisiaj prześladowane. I trzeba to też głośno mówić. Z jednej strony mamy wielkie wzmożenie społecznych emocji, a z drugiej strony mamy wielką falę prześladowań. 700 osób od początku kampanii wyborczej zostało aresztowanych lub podlegało represjom. Ponad 100 osób dzisiaj znajduje się w więzieniach, w tym dwóch kandydatów na prezydenta, którym odmówiono rejestracji, i dwóch liderów partii politycznych, 10 blogerów, wielu działaczy komitetów wyborczych i sztabów wyborczych. Ludzie są porywani z ulicy, rozbija się wiece wyborcze. Trzeba jasno powiedzieć, w tych sprawach głos Polski musi być jasno słyszalny. Białoruś nie może być sama. I to jest trzeci wniosek, trzecia sprawa, o której musimy głośno dzisiaj mówić. Obywatelska Białoruś nie może być pozostawiona sama sobie. W tym kontekście szczególnie haniebne jest milczenie polskiego rządu, który porzucił sprawę sąsiada i nie zabiera na ten temat głosu. Rozmowa telefoniczna dwóch ministrów spraw zagranicznych nie wystarczy w tej sprawie. Chodzi o głos Polski, który byłby słyszany przez obywateli na Białorusi, a nie przez urzędnika reżimu w Mińsku. Potrzebny jest głos Polski, potrzebny jest głos Unii Europejskiej. To jest też ostatni moment, aby przestrzec Aleksandra Łukaszenkę, że użycie siły wobec własnego społeczeństwa spotka się z użyciem sankcji przez Unię Europejską. Ta przestroga może zapobiec przelewowi krwi i użyciu siły na Białorusi po wyborach. To też musi być dzisiaj jasno powiedziane, to musi zostać usłyszane przez prezydenta Białorusi i musi zostać usłyszane przez obywatelskie społeczeństwo na Białorusi. Bardzo proszę, pan senator Bosacki. Szanowni Państwo, w związku z tym w imieniu Koalicji Obywatelskiej apelujemy do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby wyjęło głowę z piasku, aby przestało stosować wobec Białorusi taktykę strusia i aby zaczęło budować, i to teraz, przed wyborami jeszcze, koalicję europejską lub szerzej koalicję Zachodu, która jasno wesprze obywatelską, demokratyczną Białoruś, jasno powie, że te wybory nie mogą zostać sfałszowane i jasno powie Aleksandrowi Łukaszence, że w wypadku uruchomienia jeszcze większej fali przemocy i represji po wyborach spotka się to z jasną odpowiedzią Zachodu. Taką rolę Polska do 2015 roku bardzo często pełniła. Koordynatora polityki, czy to wobec Ukrainy, czy to wobec Białorusi, całego Zachodu. Wzywamy ministra Czaputowicza, aby do tej roli wrócić. Nie tylko dlatego, że przywódcy opozycji białoruskiej nas do tego wzywają. Nie tylko dlatego, że jest to po prostu przyzwoite, ale również dlatego, że jest to w interesie Rzeczypospolitej. W naszym interesie narodowym jest to, aby Białoruś była jak najbardziej demokratyczna i jak najbardziej niezależna. Wzywamy w związku z tym ministra spraw zagranicznych, aby w najbliższych dwóch dniach
spowodował wspólną reakcję Zachodu wobec tej niezwykłej pobudki demokratycznej na Białorusi. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, warto sobie zdać sprawę z tego, jaki scenariusz czeka Białorusinów w najbliższym czasie. W niedzielę odbywają się wybory. Aleksandr Łukaszenka już wielokrotnie zapowiadał użycie siły w przypadku jakiegokolwiek nieposłuszeństwa obywatelskiego. Aleksandr Łukaszenka ma 60 tysięcy swoich przedstawicieli w komisjach wyborczych. Na 6 przedstawicieli opozycji. Wiadomo, że te wybory zostaną po prostu brutalnie sfałszowane. I wiadomo, że po tych wyborach dyktator Białorusi rozpocznie represje wobec własnych obywateli. Bo strach, jaki budzi to przebudzenie obywatelskie, te 60 tysięcy ludzi na Wiecu w Mińsku, 20 tysięcy w Brześciu, po 10-9 tysięcy w małych miejscowościach, to jest coś, czego nie widziała Białoruś od początku swojej niepodległości. Tymczasem Łukaszenka straszy i jest gotowy wyczyścić swoją dyktaturę z jakiegokolwiek zagrożenia. Dlatego dzisiaj mówimy głośno, żeby Europa nie milczała, żeby polskie MSZ nie milczał, żeby Unia Europejska miała odwagę zabrać w tej sprawie głos, zarówno poprzez swoje instytucjonalne organy, ale także być może przez rodziny polityczne w Europarlamencie. Ponieważ jeśli będziemy milczeć, to po tych wyborach możemy być świadkiem na Białorusi niesłychanej skali represji. To się będzie działo 200 kilometrów od Warszawy. To będzie dotyczyło naszego sąsiada. Jeśli ktoś mi powie, że w naszym interesie jest w tej chwili milczenie, cisza, albo tak jak pochodzący z Prawa i Sprawiedliwości przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu, że sytuacja jest niejasna, to ja chcę powiedzieć, że ta sytuacja jest bardzo jasna. I to teraz jest moment na zabranie głosu po to, żeby na Białorusi nie lała się krew. To milczenie obciąża całą Unię Europejską, ta obojętność obciąża polski rząd i co tu dużo mówić, także i nas. Bo pamiętacie Państwo, co się działo, kiedy był kijowski Majdan. Ile solidarności i życzliwości Polacy okazali walczącym o swoje prawa, o demokrację i sprawiedliwość Ukraińcom. Dlaczego jest taka cisza w Polsce? Nasza konferencja jest niczym innym jak próbą zwrócenia uwagi na ten problem, apelem o polityczny rozum i apelem do sumień. Dziękuję. Jakieś pytania? Nie mam. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo.